Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale i co dalej? Moi drodzy, w końcu zrobiło się trochę cieplej, dlatego no, nareszcie możemy wyjść z domu i możemy nagrać odcinek, no nie taki wykładowy, że po prostu tylko gadam, a pokazać wam po prostu nieco z techniki jazdy, ponieważ no, te nasze kółeczka towarzyszą nam zawsze, dlatego jeżeli wychodzimy z domu, to warto wiedzieć, jak się zachować, jak pokonywać różnego rodzaju przeszkody w sposób bezpieczny, na co zwrócić szczególną uwagę i jak nie zrobić sobie samemu oraz osobom w pobliżu krzywdy. O tym już w dzisiejszym odcinku, zapraszam. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się jedną z tak naprawdę wielu przeszkód, które czyhają na nas w dniu codziennym, w poruszaniu się, no nie tylko po mieście, ale ogólnie poza naszym domem. A mianowicie tą przeszkodą jest... krawężnik. Odcinek oczywiście postaram się zrobić taką metodą uniwersalną, aby to, czego dowiecie się tutaj, można było łatwo przenieść nie tylko na krawężniki, ale na przykład na małe stopnie, czy na przykład tory kolejowe, czy jakieś progi zwalniające, czy ogólnie, nie wiem, na przykład przy klatkach schodowych. Często są takie małe wzniesienia po prostu, na które też trzeba wjechać. Ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że ten instruktaż, którego nauczycie się tutaj, spełni rolę w wielu innych sytuacjach, które możecie spotkać na co dzień. Te nasze kółka, wiadomo, towarzyszą nam cały czas, dlatego dobrze wiedzieć, jak się zachować z nimi, jak korzystać z nich w sposób samodzielny, a także no, jak po prostu radzić sobie na co dzień bez pomocy osób trzecich, ponieważ nie zawsze znajdzie się ktoś do pomocy. Także dziś pokażę wam, jak robić to bezpiecznie. Przede wszystkim, jak trafiamy już na taką przeszkodę w postaci krawężnika i no nijak nie da się go obejść, nie ma nigdzie żadnego gładkiego zjazdu czy po prostu podjazdu, po którym możemy łagodnie wjechać, to przygotowując się do pokonania takiego krawężnika, warto wspomnieć, że należy go pokonywać na wprost, pod kątem prostym, ponieważ inaczej no nie da się tego zrobić. Możemy próbować jednym kółkiem, to wtedy przechyli nas na bok. Musimy to zrobić równo jednym i drugim kółkiem naraz. Kiedy już jesteśmy ustawieni frontem do przeszkody, którą będziemy pokonywać, należy pamiętać o tym, aby dobrać odpowiednią prędkość, ponieważ jeżeli prędkość będzie za duża, no to możemy po prostu odbić się i wyskoczyć wokół tego wózka, polecieć gdzieś tam do przodu i zrobić sobie po prostu krzywdę. Natomiast jeżeli prędkość będzie za mała, to wjeżdżając na tą przeszkodę możemy się od niej odbić i polecieć po prostu do tyłu, przy okazji upadając na nasze plecy, ponieważ zazwyczaj kończy się to wywrotką do tyłu, i zrobić sobie po prostu krzywdę. Tutaj chciałem zaznaczyć, że jeżeli zaczniecie trenować takie właśnie krawężniki, dobrze jest mieć osobę asekurującą, która w razie właśnie czegokolwiek, no dobrania złej, za małej lub za dużej prędkości, po prostu wyciągnie was z tych tarapatów, w które wpadliście, i będzie no nad wami czuwać, żebyście sami sobie nie zrobili krzywdy. Następnie, kiedy już jesteśmy ustawieni frontalnie oraz mamy odpowiednią prędkość, należy podnieść nasze przednie kółka. Tylko właśnie, kiedy to zrobić? Jeżeli zrobimy to zbyt wcześnie, no to ten nasz balans może nam tak naprawdę zaszkodzić i no, nikt nie będzie przecież drałował taki kawał w balansie i to jeszcze w dużej prędkości odpowiednio dobranej. Jeżeli zrobimy to za późno, no to wiadomo, możemy zahaczyć albo po prostu wylecieć z wózka, nie wchodząc w ogóle na krawężnik. Dlatego ode mnie taka rada, orientacyjnie oczywiście, potem to już wchodzi w krew i robi się to jakby z pamięci samej mięśniowej. Orientacyjnie, kiedy zbliżamy się do przeszkody i ta przeszkoda chowa się za kolanami, wtedy właśnie jest najlepszy moment, aby podnieść, bo to jest około jednego takiego ruchu na naszych ciągach. Kiedy jesteśmy przygotowani, jak widzicie, jest jeden ruch ciągami i znajduje się już na niej. Tutaj należy zaznaczyć, że w ogóle biorąc się za taką przeszkodę, należy być pewnym tego, że chcemy ją pokonać, ponieważ jeżeli w trakcie się, no nie wiem, rozmyślimy czy spanikujemy, no to kończy się to oczywiście wywrotką oraz zrobieniem sobie samemu krzywdy, czego oczywiście nie chcemy. Tutaj możemy zauważyć, że dobieram odpowiednią prędkość. Jestem pewny tego, że chcę pokonać ten krawężnik i jednym szybkim, precyzyjnym oraz pewnym ruchem ciągów wprowadzam mój wózek na krawężnik. No dobra, jesteśmy u góry, ale jak wiadomo, takie przeszkody działają w dwie strony. Dlatego teraz zajmiemy się bezpiecznym pokonywaniem takiej przeszkody w dół.
Tutaj, moi drodzy, bardzo ważne jest to, aby pokonywać ją w dół dwoma kołami naraz, frontalnie, ponieważ to jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż pokonywanie jej do góry. Dlaczego? Ponieważ zjeżdżając w dół i spadając jednym kółkiem, ja tego nawet nie będę pokazywał, no po prostu od razu lecimy na twarz, stracimy całkowicie kontrolę nad naszym wózkiem i nad tym, co tak naprawdę się z nim dzieje. Dlatego pamiętajcie, pokonujemy taką przeszkodę dwoma kołami naraz, na równo i w tym samym czasie. Pamiętamy o tym, aby oczywiście najechać frontalnie. Kiedy jesteśmy już bardzo blisko tego spadu, podnosimy przednie kółka, wchodząc w delikatny, bardzo delikatny, leciutki balans. Przesuwamy nasze koła do przodu w sposób taki, aby wyczuć, kiedy kończy się nasza powierzchnia. I jednym stanowczym ruchem puszczamy nasz wózek do przodu, jednocześnie oporując rękoma na ciągach, tak aby po prostu nie zlecieć z rozpędu, a przyhamować tuż przy przeszkodzie. A w tym odcinku to już wszystko. Ja dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli macie jeszcze jakieś zapytania odnośnie tego, jak zachowywać się na mieście i jakie przeszkody pokonywać w jaki sposób, to oczywiście piszcie, komentarze są jak zwykle wasze, a ja zapraszam na moje socjale, czyli Facebooka oraz Instagrama, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale i co dalej. Witam w ekranie końcowym mojego kanału. Tutaj możesz zasubskrybować, aby być na bieżąco. Pamiętaj, że filmy pojawiają się w każdy piątek o godzinie 14. A tutaj masz jeden z filmów dopasowanych do ciebie. Zapraszam.